Dzień dobry, witam Państwa. Moje nazwisko Błasiński Daniel. Jestem specjalistą do spraw marketingu kutnowskiej hodowli buraka cukrowego z siedzibą w Straszkowie. Znajdujemy się dzisiaj na terenie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, gdzie zorganizowane będą w tym roku Krajowe Dni Pola Minikowo. Kutnowska hodowla buraka cukrowego jest to polska firma, która należy do spółek Skarbu Państwa. Głównie zajmujemy się hodowlą buraka cukrowego nowych odmian, które wprowadzamy na rynek polski i zagraniczny za pośrednictwem cukrowni na terenie, tak jak już wspomniałem, całego kraju. W Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, jak również na terenie całego kraju, borykaliśmy się w tym roku z bardzo trudnymi warunkami atmosferycznymi podczas uprawy i siewu. Pragnę podkreślić fakt, iż w tym roku kutnowska hodowla buraka cukrowego, jak też i w ubiegłym roku, wprowadziła na rynek materiał siewny zaprawiony neonikotynoidami. Zauważamy istotne jakby tutaj zalety z zaprawienia neonikotynoidami. Chronimy buraka już w początkowych fazach, w pierwszych jakby tutaj dniach jego wzrostu i rozwoju. W tym roku całość naszych nasion została zaprawiona rewelacyjnym trójskładnikowym środkiem Vibrance SB. Jest to środek, który chronił buraka w początkowych fazach przeciwko chorobom grzybowym, głównie przeciwko zgorzeli siewek. Mając na względzie tutaj dobro rolników oraz biorąc pod uwagę trudną sytuację na rynku cen cukru oraz trudną sytuację branży rolniczej, w tym roku nasza oferta zaprawionych nasion neonikotynoidami oraz drogim środkiem Vibrance SB, mam nadzieję, że przełoży się i będzie tutaj podstawą do osiągnięcia wysokich plonów oraz wysokich zysków z hektara. W Minikowie, na poletkach Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, mamy wysianych 5 odmian kutnowskiej hodowli buraka cukrowego. Są to odmiany Mazowia, Kujawia, Jaromir, Jagienka oraz Jantar. Odmiana Mazowia jest to nasza najnowsza odmiana, zarejestrowana w tym roku wiosną. W roku w badaniach rejestrowych osiągnęła ponad 102% wzorca, jeżeli chodzi o technologiczny plon cukru. Charakteryzuje się tym, że posiada podwyższoną tolerancję na rizomanię oraz chwościka buraka. Jest to odmiana w typie normalno-cukrowym. Nadaje się na wcześniejsze zbiory. Pozostałe odmiany, tak jak już wspomniałem, Mazowia i odmiana Jaromir, są to odmiany w typie o podwyższonej tolerancji na chwościka i rizomanię. Jeżeli chodzi o pozostałe odmiany, mają podwyższoną tolerancję na rizomanię. W przypadku odmiany Mazowi, Kujawi oraz Jantara są to odmiany w typie normalno-cukrowym, nadające się na wcześniejsze zbiory, nadające się również na późniejsze zbiory, aczkolwiek we wrześniu oraz z początkiem października wykazują podwyższoną zawartość cukru. Jeżeli chodzi o szczegóły poszczególnych odmian, znajdziecie je Państwo w naszym katalogu kutnowskiej hodowli buraka cukrowego, jak również u naszych przedstawicieli, czy też na stronie internetowej www.khbc. Chciałbym na koniec jeszcze podkreślić fakt, iż kutnowska hodowla buraka cukrowego wprowadza na rynek materiał siewny najwyższej jakości, który jest tutaj jakby dostosowany do wymogów zgodnych z certyfikatem ISTA.